Polacy, Opolanie bardzo czekają na to, aby móc wyjechać na wakacje. Wszyscy są spragnieni po tym ciężkim roku. I pomimo tego, że w ostatnich dniach mówi się coraz głośniej o trzeciej fali, o zwiększonej ilości zachorowań, to jednak wszyscy nasi klienci, którzy się do nas odzywają, są chętni wyjazdu w najbliższych tygodniach. Najczęściej są to wyjazdy do dalekich krajów. W tej chwili to przede wszystkim takie kraje, które nie wymagają testowania. Mam tutaj na myśli Zanzibar, mam na myśli Dominikanę, ale też kraje, które w stosunkowo łagodny sposób podchodzą do obostrzeń, do różnego rodzaju obwarowań związanych z COVID-em, czyli mam tutaj na myśli takie kraje jak Wyspy Zielonego Przylądka, jak Egipt, jak Wyspy Kanaryjskie, to są czy Madeira chociażby portugalska, to są kierunki, które w tej chwili cieszą się największym zainteresowaniem. Klienci decyzje odnośnie swoich wakacji, wyjazdów wakacyjnych podejmują znacznie później. No ale z tym się musieliśmy liczyć i jest to rzecz oczywista tak naprawdę, ale dlatego też proponujemy naszym klientom wiele zachęt jednak do tego, aby te decyzje podejmowali wcześniej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że klienci mogą w tej chwili planować już wakacyjne wyjazdy, czy to majowe, czy czerwcowe i wiedzą o tym, że mogą podjąć zmianę decyzji o wyjeździe nawet na 21 dni przed planowanym terminem. To znaczy, że mogą na 21 dni przed wyjazdem bez jakichkolwiek kosztów zmienić kierunek wyjazdu, zmienić datę wyjazdu, zmienić ilość osób i z tego tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów. To nie będzie tak, że krótko przed wyjazdem w tym roku będzie bardzo dużo wolnych miejsc w bardzo niskich cenach. Tak na pewno nie będzie, ponieważ ilość oferowanych, przygotowywanych miejsc przez touroperatorów na ten rok będzie niewątpliwie dużo niższa niż w poprzednich latach. Cały czas panuje tendencja, że klienci wybierają jednak wakacje z wyprzedzeniem dużym, wolą sobie zaplanować, wybierają różniste kierunki, egzotyczne i bliskie. To zależy oczywiście od klienta, ale chyba najczęściej jednak bez testów kierunki są najczęściej wybierane, czyli głównie te egzotyczne, Dominikana, Zanzibar na przykład. W tym roku faktycznie ze względu na sytuację oferta jest troszeczkę okrojona, natomiast w dalszym ciągu ten wybór jest bardzo duży i klient naprawdę ma możliwość wyboru i bliskiego kierunku jak Grecja, Hiszpania, czy też dalekiego, egzotycznego. Na first minute zawsze warto kupować wakacje ze względu właśnie na liczne promocje i też fajne warunki dla klienta, jak gwarancję elastycznej zmiany wyjazdu, czy też gwarancję niezmienności ceny. Myślę, że pojadę w lipcu na wakacje z Turką, przynajmniej na 2 tygodnie do Bułgarii, ponieważ tam jeszcze nie byliśmy. Są ładne tam tereny do zwiedzania. Naprawdę polecam, bo nie byłem. Myślę, że no każdy gdzieś tam bezpiecznie to może się zabezpieczyć i jeśli będziemy to robili z rozwagą, to nie ma problemu, żeby gdzieś tam być i zachorować. Planujemy ze znajomymi do Chorwacji, tylko czekamy, co się wydarzy, prawda? Czy w ogóle będziemy mogli jechać, czy nie, ale na pewno będzie to wyjazd samochodem, bo nie wiemy, jak z tymi szczepieniami, czy w ogóle będziemy mogli lecieć, więc opcja taka na dzień dzisiejszy, że samochodem. 10 osób gdzieś tam się wybieramy. Znaczy, jeżeli będziemy mogli. Na pewno się mniej podróżuje, no bo gdzieś tam nie możemy się zatrzymać, prawda? Chociaż gdzieś tam ludzie coś tam kombinują, ale mówię, ogólnie mało, bo moi znajomi też wszyscy siedzą w domu i też już potrzebują niestety tego relaksu. Są wszyscy już też zmęczeni tą całą sytuacją. Z uwagi na pandemię rezygnuję z wszelkich wyjazdów. Miałam propozycję, bo mam koleżankę w Heidelbergu, więc miałam od niej propozycję, żeby przyjechać jeszcze rok temu przed tą epidemią, ale wszystko żeśmy odłożyły na polepsze czasy. Wie pani, jak już się... No wiadomo, że ten wirus nie wyprowadzi się od nas, prawda? Zostanie, no ale może my się odpornimy na niego bardziej. A ja już jestem i ta moja koleżanka w takim wieku, że musimy jednak uważać na siebie. Nie,
Zdecydowałabym się na wyjazd nad morze, tak, tak, bardzo chętnie, bo lubię nasze polskie morze, bo ja się nie kąpię, nie pływam, to mi tam po plaży chodzić można, ale ze względu właśnie na to bardzo się boję. Myślę, że pomimo tego, że mamy taką sytuację, że jest pandemia, to powinniśmy wyjeżdżać, powinniśmy zaznać troszeczkę jednak takiej normalności najzwyczajniej w świecie. I nie ma się co bać, bo po prostu jeśli zachowujemy jakieś tam odpowiednie ostrożność po prostu, no to myślę, że jak najbardziej możemy wyjeżdżać, po prostu trzymajmy się tych określonych zasad. Kraje się otwierają, destynacje się otwierają, są chętne do przyjmowania turystów, natomiast my w tej chwili czekamy na szczegóły, tak? Jakie będą testy, czy na wylocie, czy na powrocie, czy będą kwarantanny, te wiadomości coraz częściej do nas docierają, one są coraz częściej pozytywne i mamy gorącą nadzieję, że coraz częściej nasza wiedza będzie na tyle szeroka, aby turyści mogli podejmować decyzje z większym wyprzedzeniem.